Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić uprząż do bryczki dla koni ślejch. Będziemy potrzebować. Na początku robimy taki element, który zaczyna się pod okiem konia, a kończy mniej więcej gdzieś przy chrapach. Później wyginamy z drutu kółeczko, które przyklejamy na końcówkę tego elementu. Następnie wyginamy taki kwadracik, a nad nim malutki prostokąt. Ma to wyglądać tak. Teraz zajmiemy się zrobieniem bolca. Do tego celu spłaszczamy końcówkę drucika, którą później wyginamy w mini haczyk, który nakładamy go później na środkową część naszej sprzączki i zaciskamy. Ma to wyglądać tak. Teraz przyklejamy to na drugi koniec naszego elementu. Mają one wyglądać tak. Teraz zajmiemy się paskiem, który pomoże nam w regulacji. Wycinamy go od oka do drugiego oka konia. Następnie na jego końcach za pomocą szpilki robimy dziurki, które później pogrubiamy wykałaczką. Teraz zrobimy nachrapnik. Owijamy dookoła pysk konia i zostawiamy lekki nadmiar. Robimy dwa takie kółeczka. Jedno z nich przyklejamy na końcówkę, a drugie jedynie nawlekamy. Teraz musimy to jakoś zapiąć na pysku konia. Na początku wolną część przekładamy przez to przyklejone kółko, a później zawracamy i przekładamy przez to luźne kółeczko. Teraz musimy w taki sposób przykleić resztę. Ma to wyglądać tak. Teraz zrobimy podgardle. Robimy je od końca u jednego ucha do końca drugiego ucha konia. Wykonujemy dwie takie sprzączki. Przyklejamy je na końce tego elementu. Teraz robimy dwa takie krótsze paski. Następnie na jednym z ich końców robimy kilka dziurek. Na razie nasze ogłowie powinno wyglądać tak. Teraz te krótsze elementy, które wycięliśmy, przyklejamy pod zagłówek. Ma to wyglądać tak. Teraz zakładamy to na konia i zrobimy na czółek. Robimy to tak, że odmierzamy kawałek od ucha do ucha konia i przyklejamy. Ma to wyglądać tak. Teraz zrobimy resztę naszej uprzęży. Na początku zrobimy to, co jest na grzbiecie. Ja do tego używam skóry, ale możecie użyć innego sztywnego materiału. Wycinamy z niej taki kształt. Następnie dopasowujemy go do grzbietu konia. Robimy taką sprzączkę. I przyklejamy ją do dość długiego kawałka. Rzemyka. Teraz odmierzamy to w ten sposób, aby dosięgała mniej więcej do połowy brzucha konia. Na drugim końcu przyklejamy też dość długi kawałek rzemyka. Teraz zrobimy to, co konie mają na szyjach. Wycinamy do tego pasek ze skóry o szerokości około 1 cm i sklejamy w taką gruszkę. Robimy cztery takie kółeczka.
Później przyklejamy je do takich cieniutkich paseczków skóry. Przewlekamy je przez tą gruszkę w tym miejscu. Z drugiej strony robimy to samo. Później nad nim przewlekamy kolejną, tylko odwróconą w drugą stronę. Zakładamy to na konia tymi sprzączkami zwróconymi do dołu, na przodzie. Teraz robimy takie kółeczko oraz trzy takie dość długie paseczki. Do tego robimy jeszcze takie dwa haczyki, które przyklejamy na końce dwóch tych paseczków. Na końcu jednego robimy taką pętelkę. Następnie wszystkie trzy paseczki przyklejamy do tego kółeczka i zakładamy na konia. Haczyki doczepiamy do tych kółeczek zwróconych ku dole. Następnie popręg przewlekamy przez tą dziurkę. Teraz zrobimy łączenia między tym na szyi, a tym na grzbiecie. Robimy 5 takich kółeczek. Następnie przewlekamy przez nie takie chude kawałki skóry. I przyczepiamy je w ten sam sposób. Zakładamy to na konia. Teraz robimy dwa takie małe elementy i przyklejamy je w ten sposób. Jeżeli chcecie, możecie zamiast tego użyć kółeczek. Z drugiej strony robimy to samo. Robimy dwa takie haczyki i dwa takie dosyć długie paseczki. Następnie haczyki nawlekamy na te paseczki. A na środku tego, co przyklejaliśmy, te krótkie elementy, przyczepiamy takie kółeczko. Zakładamy wszystko na konia, a element z haczykami przyczepiamy do wędzidła i do tego najwyższego kółeczka. Do tego drugiego kółeczka od góry przyczepiamy też dosyć długi pasek. Następnie wszystkie paseczki musimy razem złączyć. Robimy to za pomocą takiego kółeczka. Wszystkie przyczepiamy do tego jednego kółka. Robimy teraz pod ogonie. Robimy dwie takie sprzączki oraz dwa takie elementy, które przyczepiamy również do tego kółeczka. Później pod ogon dajemy taki dosyć długi paseczek, który przyczepiamy o te sprzączki. Teraz musimy naszego konia jakoś doczepiać do bryczki. Dlatego ja zrobię taki taki jakby patyczek pod spodem z wykałaczki. Musimy do tego zrobić takie coś z druciku. Robimy to tak, że robimy taką pętelkę, następnie nawlekamy to na wykałaczkę, zaciskamy i wyginamy pod kątem prostym. Następnie przyczepiamy to na dole bryczki, uważając, żeby nic nie przeszło na drugą stronę. Jeżeli Wam się troszeczkę to kibocze, możecie to wspomóc klejem. Teraz musimy zrobić takie dwa haczyki. Które przyczepiamy do takich dwóch dość długich paseczków ze skóry. Następnie robimy dwa kolejne haczyki, które przyczepiamy po dwóch końcach takiego bardzo długiego paska, który posłuży nam jako wodze.
Kiedy już wszystko zostało przyklejone, przyczepiamy haczyki do wodzu, do wędzidła. I gotowe! Dajcie znać w komentarzach, czy taki tutorial Wam się podobał. Mam nadzieję, że uda Wam się zrobić taką uprząż. Ma ona w pełni odpinanego konia od bryczki, regulowane potogonie, regulowane ogłowie, odpinane wodze i całą resztę sprzętu od ogłowie, odpinany napierśnik, oraz regulowany popręg. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić taką bryczkę, to zapraszam do poprzedniego tutorialu. Oczywiście link będzie w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!